Jak już prawdopodobnie bardzo dobrze wiecie, do Polish Car Driving została wprowadzona jesienna aktualizacja. No i jak to na jesień przystało, mapa otrzymała bardziej jesienną scenerię. Cały klimat teraz nabrał, że tak powiem, takich rudych barw i razem w pakiecie otrzymaliśmy również nowe pociągi. Ja jestem Bartol i dzisiaj postaram się wam te aktualizacje mniej więcej przedstawić. Pierwszy z nowo dodanych pociągów i też wagonów tutaj obok nas właśnie jedzie. A odbywa się to w dodanej tutaj jesiennej scenerii razem z nowymi teksturami roślinności. Za chwilę oczywiście przejdziemy do konkretów, omówimy sobie jeszcze tam pewne dopełnienie poprzedniej aktualizacji. Ale bym chciał wam jeszcze tylko przypomnieć, że jeśli ten film wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, suba, możecie wbić na Discorda lub jeśli chcecie mnie szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie, za które macie specjalne bonusy. No dobra, ale co otrzymaliśmy poza jeszcze pociągami? O, jak widzicie tutaj przez się akurat zamyka. No akurat jest to rzecz związana z pociągami, no bo są to nowe modele przejazdów kolejowych. Znaczy akurat sławnie, no to tutaj chyba jest model ten sam, ewentualnie z jakimiś tam drobnymi zmianami. Bardziej zmianę tego modelu widać w Darłowie, gdzie też za chwilę się udamy. W tablicy na stacjach, w sumie na której przed chwilą byliśmy, i lepsze tekstury torów, a bardziej tutaj widzę szyn, bo w sumie tej tekstury tu za bardzo nie kojarzę. To do desek nie mam pewności, ale wydaje mi się, że jest tak samo. Oczywiście ważna rzecz, to jest zmieniona tekstura tutaj przejazdu kolejowego jakby. Nie wiem jak to się nazywa, są takie płyty, gdzie one zawsze są, gdy tory przecinają drogę. Bardzo fajna zmiana, która mi się podoba. Te żółte naklejki. Na każdym przejeździe kolejowym w tej grze właśnie znajduje się taka karteczka z tam z informacjami w przypadku, gdybyście utknęli na przejeździe kolejowym. Też tutaj mamy chyba firmę i miejsce produkcji tych szabanów. Naprawdę natężenie pociągów w tym momencie jest bardzo duże. Jestem tutaj jakieś 10 minut i chyba już przejeżdża czwarty pociąg. Przejazd kolejowy w Darłowie otwiera się szybciej i sygnały dźwiękowe wyłączają się po zamknięciu rogatek. Czyli wiecie, tutaj akurat w tym przypadku, jak słyszycie, rogatki dalej dzwonią. Darłowie by się już jakby wyłączyły po... Oj. No i teraz natknęliśmy się na taki błąd, gdzie nad nim dalej walczy programista tej gierce, ale nie ma co się przejmować. Myślę, że bardzo szybko zostanie to gdzieś tam naprawione. No i dobra, co do tych rogatek w Darłowie, no to jak widzicie, właśnie się owe zamykają. I teraz musiałaby się jeszcze druga część zamknąć. No i jak widzicie, rogatki aktualnie świecą. Szlabany są zamknięte, ale nie wydają dźwięku. I właśnie też teraz te oba przejazdy, w sensie ten przejazd i ten, który jest tam ulicę dalej, są od siebie niezależne i zamykają się chyba razem, ale otwierają się w innym czasie, takie mam wrażenie przynajmniej. Też zobaczcie, tutaj bardziej widać ten nowy model tych szlabanów. Też jest tutaj taka inna nalepka, razem z tym oczywiście szlabanem dla pieszych. No i dobra, szlabany się otwierają. Nie wiem, czy teraz powinien dzwonić przejazd, czy nie, ale nie dzwoni i się wyłączył. Tutaj już chyba wszystko elegancko działa. Przejazd nie otworzył się ani za wcześnie, ani za późno, więc jest ok. Wolniejsze i bardziej realistyczne animacje przejazdów kolejowych, no to widzieliśmy akurat. W sensie akurat ja jakoś tego mega nie widzę, ale pewnie niektórzy z was widzą. Dla mnie między Sławnem a Darłowem nie ma za bardzo różnicy, poza tym, że w Sławnie oczywiście nie ma dwuczęściowych szlabanów jakby na dwa pasy ruchu. Mamy też tutaj działające semafory. Akurat nie w Darłowie znajduje się tylko jeden przy stacji. Na pewno więcej semaforów znajduje się tutaj w Sęczkowie. O, w ogóle tutaj też jakiś pociąg stoi. Akurat tych fizycznych, tak się nazywa, to w ogóle nie wiem, nie znam się, aczkolwiek no jest taki fizyczny, co pokazuje pionowo, poziomo i tam pomiędzy. Tutaj nie ma takiego semafora, ale jest on w Sławnie i on również działa. Bo tak jak widzicie, tutaj jest żółte światło i zielone, nie wiem czy tak powinno być. I tutaj jest też taka sama nalepka jak w Darłowie. I zobaczcie, nawet każdy przejazd tutaj ma swoje jakieś oznaczenie. Sygnalizator ma tutaj S1, P2. Nie chcę tego sprawdzać, ale ciekawe, czy pociągi teraz zabijają. W sensie zabijają. Czy w momencie, gdy pociąg się przejedzie, po prostu zostaniesz zresetowany. Tutaj, jak widzicie, tak samo są oznaczenia. Też tutaj mamy te skrzynki i na tych skrzynkach są te same nalepki. Został tutaj dodany krzyż obok przejazdu, na którym, o, nawet jest normalnie taki stalowy Jezusek. I teraz w Sęczkowie nie ma już fotoradaru. Zostały one zamienione na kamery. I kamery praktycznie działają tak samo jak fotoradar. One też tutaj wystawiają mandaty za przekroczenie prędkości i są zapowiedzi pociągów na stacji w Sławnie. I to jest właściwie kolejny super detal, jeśli chodzi o te pociągi. Zobaczcie sami. Pociąg Intercity, Pobrzeże, ze stacji, Łódź Fabryczna, do stacji, Kołobrzeg, przez stację, Koszalin, Ustronie Morskie,
Wyjdzie na tor 7 przed Oronie pierwszym. Pociąg objęty jest obowiązkową rezerwacją miejsc dostępnych wyłącznie dla osób posiadających ważny bilet na przejazd. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. I zobaczcie teraz nowe lokomotywy. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Tu mamy jeszcze nowe wagony. Najlepsze jest to, że te wszystkie tu numerki zostały wypisane, a ja nic z nich nie rozumiem. Zakładam, że niektórzy moi widzowie by to rozumieli. I większość tych pociągów dla mnie by wyglądały tak samo. Klejmy sobie w Google'a. Oj, to jest ten pociąg. Zobaczmy ten z numerkiem 1034. Nie widzę różnicy, absolutnie. Dla mnie niczym się to nie różni. A może to są jakieś lifty czy coś. I zobaczcie, tutaj jest model 4E jakby i... To jest generacja czy coś takiego? Zobaczmy sobie tą największą. Chyba największą. Ona ma inne malowanie, okej. Okay. Super sprawa, zobaczmy sobie taki. To jest ten. Okej, okay, tu już się coś różni. Swoją drogą też kiedyś byłem fanem kolei, tylko po prostu nigdy się tymi numerkami nie interesowałem, ani po prostu nigdy nie byłem jakimś takim fanem do tego stopnia, żeby się po prostu ich uczyć. To jest pociąg bardzo podobny do tego 1034... P07, a to jest 8 Colt, zobaczmy sobie, bo to jest coś ciekawego. To jest jedyne słowo, jakie rozumiem w tym całym zestawieniu pociągów. Aha, kolejny ten sam pociąg dla mnie. O, ten się różni, taki trochę. Ma to inne malowanie i inny kształt świateł. Ogólnie ma taki inny zarys, mam wrażenie. Zobaczmy sobie M62. To jest taki pociąg. Też się całkiem różni. No nie wiem, jak rozumiecie, to rozumiecie. Tak wyglądają te pociągi. Tutaj na przykład widzicie kolejną generację pociągów. Moim zdaniem jedna z lepszych. Nowe wagony. Nowych wagonów jest mniej, więc pewnie będą się bardziej różnić. Okej, okay, te wagony widzieliśmy. To jest ta gra? Nie wiem, czy to jest w ogóle gra. To jest Trains. Zawsze chciałem mieć tą grę, ale jakoś potem o niej zapomniałem. Sterne to chyba wiadomo. To jest z nalepką Orlena. O właśnie, to jest dokładnie chyba ta. To nawet nie wiem, co znaczy, ale jest to ten pasażerski wagon. No i mamy poprawki dotyczące kradzieży samochodów, żeby pokazać wam fajną nową nowość, tak. Fajną nowość, to musimy udać się do Sławna i musimy udać się tutaj na komisariat policji. Można tutaj, jak widzicie, otworzyć drzwi i normalnie sobie wejść. Nie ma tutaj żadnych ikonek E, więc niektórzy pewnie się nie domyślą. I w tym momencie muszę nasunąć jedną ważną rzecz, ponieważ chyba nigdzie w filmie tego nie mówiłem. A mianowicie, poprawka tej poprzedniej aktualizacji z tą kradzieżą samochodów, czyli wersja 1.4.5.2. Została ona wydana 29 września i w niej dodano samochody policyjne AI, które będą odpalone i będą ścigać gracza w momencie, gdy ukradnie on ten samochód. Właśnie wtedy również została dodana opcja przeteleportowania gracza do więzienia. Jednakże teraz nie musicie się resetować, tylko musicie poczekać 90 sekund do otworzenia celi. I właśnie skoro ja się tu dostałem, to znaczy, że można się też stąd wydostać, bo wtedy było tak, że po prostu zostawałeś na koniec w tej celi. Ale wróćmy sobie jeszcze na chwilę do tej pierwszej poprawki tej kradzieży. I tu został zmieniony czas kradzieży, że skradzione auto nie ma kolizji i pojazd gracza zostanie przeteleportowany do miejsca kradzieży, w sensie obok tego domu Malechowo 30. Czyli bardzo dziękuję, moja propozycja została wprowadzona. Zostały dodane powiadomienia na czacie o tym, że samochód jest skradziony i dostarczony i tam przez jakiego gracza. I praca jest aktywna na prywatnych serwerach z zyskiem zmniejszonym o 50%. Także no, jeśli o tym nie wiecie, to chciałem wam tak to przeczytać pokrótce. To teraz ode mnie takie osobiste pytanie. Czy w momencie, gdy policja was złapie, ok, trafiacie do tej celi. Teraz, czy po wyjściu z aresztu gdzieś na parkingu tam przed czy za budynkiem stoi wasz samochód? No jeśli nie, no to wciąż nie ma to sensu. I tak musicie się zrestartować, żeby iść do salonu i wziąć swój samochód. To nikt raczej nie będzie chodził pieszo, ani nie pójdzie tam w miejsce, gdzie zostawił ten samochód. No a jeśli tak, no to bardzo fajnie zostało tutaj mniej więcej dopracowane. Jeśli znacie odpowiedź na moje pytanie, możecie dać znać w komentarzu. Ja przypnę wam serduszko. Na razie nie miałem okazji tego sprawdzić, ale myślę, że niedługo po prostu będę ją miał. No i co, później było tak naprawdę wiele naprawionych błędów i cały czas próbują usprawniać te pociągi, żeby działały jak najlepiej. No co, aktualizacja niby duża, a tak w sumie omówienie zleciało bardzo szybko i sam to jest przez to, że po prostu wygląd tych pociągów jest tak zbliżony do siebie bardzo i większość wygląda tak podobnie, że raczej normalny gracz tego nie zauważy, ale no wiadomo, fanom na pewno da to dużo frajdy. Oczywiście wkrótce możecie spodziewać się testu samochodów, które były tam dodane poprzedniej aktualizacji i dostały tam zmiany w podwoziu, co może tam wpływać na ich osiągi. Także możecie wyczekiwać, wszystko sobie tam dogłębnie sprawdzimy. Także jeszcze raz przypomnę, jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem. Zachęcam do zakupu, wspierania kanału, za które macie specjalne bonusy. Tym możecie mieć nawet przedpremierowe filmy. Zapraszam na Discorda i też właśnie na Discordzie są wyróżnienia, są też specjalne bonusy. Jeśli tylko tam uzgodnicie ze mną, że zwyczajnie to wspieranie kupiliście razem tam oczywiście z poziomem. Ode mnie na dziś to tyle, trzymajcie się, do nas. No i cześć!